A więc siemanko, witam wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie zrobimy trening gołąbków moich i wypuścimy ich, jeszcze nie wiem na ile, ale zaraz zobaczymy. Także ja pakuję ich do tutaj mojego kosza fajnego różowego i widzimy się już jak będę ich wypuszczał. Także cięcie i widzimy się na miejscu. Dobra, także widzimy się znowu, jesteśmy już na miejscu. Jest tutaj 8 gołąbków chyba, 7 albo 8 gołąbków, 8 chyba jest. Praktycznie same samice, to są jeden samiec. I puszczam ich, jest tutaj, no 10 może nie ma, ale około 10 km. Jesteśmy tutaj w takim miejscu, tutaj w stronę pola ich gdzieś wypuszczę. Nie piszcie mi, że krótka odległość, bo ja nie puszczam tych gołębi na wyniki, żeby one mi, nie wiem, jakieś wyniki robiły, tylko puszczam tak po prostu dla siebie, żeby one tylko przyszły. A po drugie, na taka krótka odległość, bo są tu dwa nowe gołąbki, co niedawno, niedługo są u mnie i mają jajka młode i nie chcę, żeby nie wróciły. A tylko tyle gołąbków poszło, dlatego że niektóre, na przykład są dwie samice takie, co mają po jednym jajku złożyły, no to niech to po tym drugim złożą, to już nie brałem ich, no bo to bez sensu, nawet szkoda męczyć, bo to jak ma drugie jajko złożyć, to albo też samce niektóre siedziały na jajkach, no to też nie brałem. I jak młode powychodzą, już będą młode takie w pierzach, takie już takie większe będą, to zrobi się trening drugi. I wezmę ich dalej, puszczę na jakieś tam 30 już kilometrów, żeby tam żeby było więcej. No i co? I będziemy wypuszczać. Oczywiście łapkę w górę możecie zostawić i suba. Dobra, wypuszczamy i zobaczymy. A nie, 7 jest jednak gołębi. Poleciały wszystkie. Praktycznie wszystkie samice, jeden samiec jest. Oj kurde, gdzieś za lasem zginęły, kappa. Oblecą. Lecą. Oczywiście zaraz dojadę do domu, to pokażę ich na dachu, że jak przyszły. Gdzieś zginęły znowu. Powinny ogólnie w tamtą stronę lecieć. Nie wiem, czy poleciały, czy nie, ale nie widzę. O, latają jeszcze tutaj. Niecałe 10 km, jest tam 9,5 chyba, coś takiego jest. Dobra, robię cięcie. I widzimy się u mnie już na dachu, jak przylecą, bo pewnie będą pierwsze ode mnie i tak, bo ja skuterkiem. Także cięcie i widzimy się u mnie na dachu. No i dobra, dojechałem. Gołąbki chyba są wszystkie. Czekajcie, bo tam to jeszcze nie są wypuszczone, bo czekajcie, sprawdzę tylko, czy są wszystkie. No są wszystkie gołąbki. 7 sztuk, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tak, są wszystkie. Dobra, otworzę im tutaj. O kurde. Wypuszczę te. Pokażę jeszcze. Dobra, niech to leży. No wyłaź tam. No jeszcze jakiś.
Tych młodych jest dużo, niedługo te młode będę puszczał. Ale jeszcze trochę, no jeszcze za wcześnie. No i to dobra, 10 km niecałe, no to raczej wiadomo, że przyjdą szybko. Następny puścimy z 20 gołąbków, jak te młode powychodzą na następny trening. Także będzie następny trening, może nie za długo, zobaczymy. No i co? Jeśli się film spodobał, oczywiście łapka w górę, sub z dzwonem. No i co? Jakiś komentarz? A i ostatnio też jeszcze był obcy gołąb następny. Jakaś samica była grochowata z 2016 roku. Także no. Także tyle. Także tyle i widzimy się w kolejnym moim filmie, także do następnego, że tak powiem, do następnego.